Co byś zrobił, gdybyś dowiedział się o istnieniu gracza tak silnego, że jest w stanie zabić każdą osobę na serwerze, na którym dziennie pojawia się kilka tysięcy graczy? Tak niezniszczalnego, że dosłownie nikt nie jest w stanie go zabić. Tak się składa, że taki gracz istnieje, a ja w tym filmie postanowiłem zupełnie odwrócić jego losy. Całość zaczęła się kilka tygodni temu, gdy wystartował mój własny serwer w Minecraft. Postanowiłem jednak, iż zamiast pełnić rolę właściciela, wcielę się w normalnego gracza. Kupiłem więc nowe konto w Minecrafcie, ustawiłem skina i tak oto pojawił się Kurek66. Nie pytajcie, dlaczego taki nick. W każdym bądź razie od razu poszedłem zbierać drewno. Po chwili przypomniało mi się, że po dołączeniu na Discorda serwerowego można odebrać nagrodę w postaci jednego epickiego klucza. Oczywiście czym prędzej zrobiłem to, ja tworzyłem skrzynię, z której wydropiłem dwa koksy. Dwa koksy! 40 minut później wstępnie zenchantowałem seta i poszedłem na spawna. Czyli miejsce, gdzie było najwięcej graczy, ale gdzie jednocześnie nie można było się bić. Jednak nie do końca. Wyjście za tą czerwoną linię oznaczało zmianę tych zasad. Na tym obszarze walka była dozwolona. Tak się składa, że właśnie tam stał mój kolega Afik, do którego zadzwoniłem i nawiązaliśmy sojusz. Od tamtej chwili wspólnie staliśmy za czerwoną linią, licząc, że przyjdzie do nas kilka potencjalnych ofiar. Długo czekać nie musieliśmy. W ten sposób zdobyłem mojego pierwszego killa, potem kolejnego i jeszcze jednego, dzięki czemu posiadałem już 13 serc. Ponieważ na tym serwerze, gdy kogoś się zabije, to przejmuje się jego serce. Oprócz tego udało mi się też wykonać moje pierwsze zadanie, które polegało na zabiciu właśnie 3 graczy, za co dostałem $100. Te od razu wydałem na kilka biblioteczek. Następnie postanowiłem zrobić coś bardzo ryzykownego. Na czacie co chwilę pojawiały się wiadomości w stylu kto chce darmowe itemy TPA. Wiedziałem, że wszystkie z nich to oszustwa, lecz mimo wszystko postanowiłem przeteleportować się do któregoś z graczy. Tepnął mnie. Wiadro na głowę i uciekaj. Zabiję go. Dawaj go. Gonię go. Jest! Let's go! Po tej jakże udanej akcji wymieniłem się z Afikiem. Dałem mu koksa, a on mi cały set z ochroną 2. Zmotywowany wcześniejszym zabójstwem, postanowiłem cały czas tepać się do ludzi z czatu. Za pierwszym razem miałem szczęście, ponieważ na samym dole gracz zostawił wodę. Udało mi się przeżyć i już miałem się do niego budować, lecz ten mi uciekł. Kolejnym razem nastąpiła podobna sytuacja. Pomyślałem, że do 3 razy sztuka, więc wysłałem prośbę o teleportację do gracza Kostu Gaming. Ej, ale się stresuję, jak się tak tepam. Zaakceptował mnie. Dobra. Jest! Ej, on ma seta! Podczas tego, gdy bije się z Kostem, to opowiem wam o sponsorze dzisiejszego filmu, czyli Yahaha Studio. Jest to platforma umożliwiająca tworzenie gier 3D bez żadnej znajomości programowania. Najlepsze jest to, że oprócz tworzenia własnych gier, możecie grać w gry innych użytkowników, a nawet publikować swoją własną grę i też w nią grać ze swoimi przyjaciółmi. Kobłeby ma! Ucieka! Sam się w kobłebie zrobił! Ej, Dexy, ale ja nie umiem robić gier, to jest przecież skomplikowane! Otóż nie. Dla przykładu postanowiłem zrobić grę o apokalipsie zombie. Wybrałem szablon, ustawiłem tryb gry na Survive, następnie dzięki ogromnej bibliotece darmowych asetów dodałem NPC-ta zombiaka. Temu po kliknięciu przycisku More nadałem komponent potwora, a następnie skalibrowałem jego ruch oraz atak. Potem oczywiście zduplikowałem go po calutkiej mapie i tak oto chwilę byłem w stanie zrobić prostą grę. Yahaha regularnie też streamuje na Twitchu i YouTubie, gdzie przeprowadza różnego rodzaju eventy. Tak więc jeśli chcecie grać i tworzyć własne gry, to koniecznie pobierajcie Yahaha z linku w opisie lub skanując ten oto kod QR. Nie! On też ma refy! Ucieka mi. No i przez to, że Kostu Gaming miał lepszy kill-off, to udało mu się zwiać. Ale właściwie nie powiedziałem wam, dlaczego to wszystko robię. Otóż moim celem było zdominowanie mojego własnego serwera. Aktualnie stwierdziłem, że chcę być najbogatszym graczem. W sklepie serwerowym udało mi się znaleźć lekkie niedociągnięcie, które znacznie przybliży mnie do osiągnięcia dużego majątku. Spójrzcie na to. Jedną sztabkę żelaza można było sprzedać za 15 centów, natomiast jeden redstone za aż 31 centów. Chyba nie muszę nikomu tłumaczyć, że redstone po prostu opłaca się kopać. Tak więc zgadnijcie, co robiłem przez następne 2 godziny. Kopałem redstone. Dzięki temu zarobiłem ponad $400, co uklasyfikowało mnie na 2. miejscu bogactwa. W międzyczasie na dnie oceanu zbudowałem prostą bazę, gdzie zacząłem enchantować rzeczy. Na anarchia.gg eksploci ze Stone'a, więc zdobycie levela nie było dla mnie większym wyzwaniem. Potem jeszcze zbierałem jabłka i robiłem kilka innych rzeczy, aż nastała godzina 17:30. O tej porze każdego dnia na całym serwerze spada kilka tak zwanych zrzutów. Są to skrzynki z mega mocnymi itemami. Zacząłem więc płynąć na wskazane miejsce. Haczyk polega na tym, że przez pierwsze 15 minut nikt nie może otworzyć skrzyni. Dopiero gdy czas minie, jest to możliwe. Całe szczęście udało mi się zdążyć na dosłownie 30 sekund przed takim otwarciem. Jednak w pobliżu było już kilka graczy. Spychamy cię, nara. Gdzie jest zrzut? Tam widziałem skrzynkę pod lawą. Jest! Mam totem! Teraz zabijamy tych ludzi. Ten gość ma anarchiczne spodnie. Anarchiczne spodnie? Dokładnie tak, jest to rzecz, która wyróżnia Anarchię GG spośród innych serwerów. Mamy coś takiego jak sklep za serca. W nim m.in. możemy kupić anarchiczny miecz czy losową część anarchicznego seta. I teraz ważna informacja. Nether na serwerze jest wyłączony. Dlatego jeśli widzicie kogoś posiadającego netherite'owe przedmioty, to lepiej się z nim nie bijcie. Ponieważ oprócz tego, że anarchiczne itemy są netherite'owe, to posiadają też mocniejsze enchanty. Zbroja ma ochronę i niezniszczalność 5, natomiast miecz ostrość 6. I właśnie dlatego
którego każdy chce je mieć, w tym oczywiście ja, przez co wiedziałem, że muszę zabić tego gościa. Pogoń trwała naprawdę długo, lecz niestety ten mi uciekł. Mimo tego i tak śmiało mogę powiedzieć, że zdominowałem okolice zrzutu. Udało mi się zabić jeszcze 4 osoby. Dzięki tym zabójstwom wykonałem zadanie i odebrałem kolejne $100. To wszystko pokazuje, że w jeden dzień, bez wydawania żadnych pieniędzy, naprawdę da się zdominować serwer. Możecie też się zastanawiać, skąd perła w moim ekwipunku. Otóż na Anarchii GG istnieje sklep za czas i za 6 przegranych godzin na serwerze byłem w stanie zakupić sobie klucz do rzadkiej skrzynki, z której właśnie dropnąłem perły. Po tym wszystkim czułem się zdecydowanie silniejszy, więc poszedłem na spawna, gdzie zobaczyłem pozornie darmowego killa. Ej, to jest jakiś freak, i nikt do niego nie idzie. Ja do niego idę. Jest! Zabity! Ej, kilka typa mnie goni! 3 osoby mnie gonią! Mówiąc szczerze, zestresowałem się, dlatego zużyłem perłę. Całe szczęście udało mi się wylogować z serwera. Po chwili wróciłem i na szczęście nikogo nie zastałem. W międzyczasie odkryłem jedną rzecz, która zaczęła mnie martwić. W topce graczy o największej ilości zabójstw na pierwszym miejscu była osoba o ogromnej przewadze nad resztą, czyli Kostu Gaming, wraz ze swoimi 124 zabójstwami. Dlatego wraz z Zafikiem postanowiliśmy zrobić na niego małą pułapkę. Zbudowaliśmy boksa z obsydianu. Ale jak tutaj miał się znaleźć Kostu? Zacząłem do niego spamić, że jeśli chce on sojusz, to niech się do mnie tepnie. Ej, Lexi, ale ty jesteś głupi, przecież on się do ciebie nie tepnie. I tutaj co po niektórzy z was nie mają racji. Kostu większość swoich zabójstw zdobył za pomocą teleportacji do tego typu graczy. Przez to, że posiadał już potężne itemy, to taka mała pułapka zazwyczaj nic mu nie robiła. Tak więc po chwili spamienia stało się. Otrzymałem prośbę o teleportację. Dobra. Szybko zabuduj. Jest zabudowany. Ej, nie ma go. Na górze jest. Nie. Pomagam. Niestety Kostu nie znalazł się w boksie, lecz mimo wszystko była nas dwójka, więc mieliśmy szansę go pokonać. Właściwie to myślałem tak, dopóki nie zobaczyłem anarchicznego miecza, anarchicznych butów, anarchicznej klaty oraz totemu. Te wszystkie itemy łącznie kosztują 90 serc, rozumiecie? Okazało się też, że miał on jeszcze trident, dzięki któremu z łatwością nam uciekł. Musiałem również zdobyć tyle serc, by mu dorównać, dlatego zacząłem korzystać z jego taktyki. Tepałem się do oszustów z czatu. Na początku szło spoko. Zabiłem jedną osobę, więc tepnąłem się do kolejnej. Skinę. Skinąłem! Nie! Masakra. Przez to postanowiłem, że posunę się do nieuniknionego. Jeśli chciałem zdominować serwer, musiałem wydać prawdziwe pieniądze. Jakby dałoby się to zrobić bez tego, ale to po prostu wszystko przyspieszy. Zresztą najlepsi gracze również posiadali rangi, więc nie mogłem być gorszy. Na stronie anarchia.gg zakupiłem pakiet GVIP, dający mi GVIP-a oraz trochę kluczy. Tak wydałem pieniądze na moim własnym serwerze. Na start od razu odebrałem kita, czyli set z ochroną 4 i kilka innych fajnych przedmiotów. Potem przeszedłem do rzeczy zdecydowanie ciekawszej. Otwieranie skrzynek. Drop miałem totalnie bajeczny. Oprócz wiadomo jakichś refów, pereł i innych mniej ciekawych rzeczy, dostałem 2 serca, totem, anarchiczny łuk o wartości 30 serc, anarchiczne buty o takiej samej wartości i zdecydowanie najlepsza rzecz, trident. Dlaczego jest on taki mocny? Przekonacie się później. Przez to, że teraz miałem 2 perły i totem, zacząłem znów tepać się do graczy. W ten sposób tepnąłem się do Jotmesa. Bez problemu udało mi się przeżyć, jednak to co działo się potem... W skrócie, Jotmes przywołał 4 swoich kolegów, w tym jednego bez seta, którego od razu zabiłem. Z pozostałymi jednak biłem się długo, a dokładnie 40 minut i naprawdę nie żartuję. Podczas tego wielokrotnie musiałem naprawiać moją zbroję komendą Repair All, wielokrotnie otarłem się o włos od śmierci. Mimo wszystko wyszedłem na tym jedno zabójstwo do przodu. Jest! Let's go! W tym samym czasie Kostu zabił jakoś 10 osób, więc musiałem lepiej wykorzystywać mój czas. Padłem na genialny pomysł, a mianowicie chciałem ujawnić się osobom, z którymi przed chwilą stoczyłem walkę. Chciałem, aby zostali moimi sojusznikami. Niestety to mi się nie nagrało, ale w skrócie. Wbiłem do nich na Discorda, powiedziałem im, że jestem Dexy, a oni się uciszyli i kilkukrotnie mówiłem im, że nie mogą nikomu mówić, że Kurek 66 to ja. Chwilę później na kanał głosowy wbiła jakaś totalnie losowa osoba. Jeden z tych gości powiedział, że ja to Dexy. Od razu się rozłączyłem i zerwałem z nimi kontakt. Nie wiedziałem, co teraz zrobić, aby plotka nie rozniosła się dalej po serwerze. Dlatego postanowiłem kompletnie odmienić moją osobowość. Zmieniłem nick na Klefeusz oraz skina na takie coś. I udawałem, że zapomniałem o sytuacji. Po raz kolejny wbiłem na serwer, gdy mój przyjaciel Peter miał live'a. Live oznaczał wiele nowych graczy, których oczywiście chciałem zabić. Udało mi się pokonać tak jedną osobę, a potem drugą. I w tym momencie zobaczcie, co się stało. Zaczął mnie gonić mój największy wróg, czyli Kostu Gaming. Pewnie udałoby mi się jakoś uciec, gdyby nie fakt, że zaraz przyszło 2 jego kolegów. Sytuacja robiła się coraz mniej zabawna, z uwagi na to, że dostawałem potężne bomby. Jedyną rzeczą, która mnie ratowała, był anarchiczny łuk, dzięki któremu mogłem mocno odrzucać moich przeciwników. Cały czas uciekałem, jednak oni mnie doganiali, więc odpychałem ich moim łukiem. W ten sposób uzyskałem trochę przewagi. Wbiegłem do cave'a i wylogowałem się. Następnego dnia znów stałem za czerwoną linią. Tym razem rzucałem jakieś przedmioty jako przynęta. Tak oto wbiegł do mnie gracz bez seta, ale... Ej, ten ziomal jest koksem! On ma anarchiczny miecz! We dwójkę mnie teraz biją! Walka toczyła się długo, jednak czułem, że nie miałem szans. Po raz kolejny uratował mnie anarchiczny łuk. Udało mi się uciec, więc się wylogowałem. Okej, chwila minęła, spróbujemy wejść na serwer, ale boję się, że oni mogą tu kampić. Słyszę...
Stoją tu! Ja... Może uda mi się zabić samego tego gościa. Spoiler, nie uda się. Po kilku minutach walki zjadłem moje ostatnie złote jabłko. Wtedy jednak udało mi się uratować sytuację. Jest, utknął tu. Utknął. Dobrze. Ten gość już stąd nie wyjdzie, nie ma opcji. Bezpiecznie wróciłem na spawna. Chwilę później powtórka z rozrywki. Wyszedłem za czerwoną linię, przywitał mnie Kostu Gaming, tym razem z całym anarchicznym setem, wartym około 200 serc. Już miałem uciekać na spawna, ale... No nie, strzelił mnie w ostatniej sekundzie. Nie miałem najmniejszych szans, by wygrać, dlatego zacząłem uciekać używając tridentu. Trwało to bardzo długo, lecz w końcu udało mi się lognąć. Przez następne kilka godzin podobnych sytuacji było około 5. Zamiast dominować serwer jak na początku, teraz byłem pośmiewiskiem. Wychodziłem za linię, potem przychodził Kostu, biegałem do jeziora i uciekałem tridentem. Gracze zaczęli mnie już nawet wyzywać. Wiedziałem, że czegoś mi brakuje. Chodziło o sojuszników. Tak się składa, że mój brat Bluker również grał na Anarchii GG. Nawiązałem więc z nim sojusz. Bluker dał mi anarchiczną banię i trochę serwer. Dzięki nim zakupiłem anarchiczny miecz. Od tego momentu moja sytuacja na serwerze odwróciła się o 180 stopni. Zabijałem graczy jak szalony. Teraz to Kostu Gaming musiał przed nami uciekać. Chwilę dobiłem 50 zabójstw, dzięki czemu zakupiłem losową część anarchicznego seta. Klata. Let's go! Wszystko szło pięknie. Pojawiłem się już nawet w topce graczy. Potem niestety umarłem przez pułapkę. Ej! Zginąłem! Co jest? Czemu ja zginąłem? Ale dzięki dziesiątkom poprzednich zabójstw wraz z Blukerem mieliśmy zapasowe itemy. Znów nabijałem kille, ale dalej nie dawała mi spokoju jedna rzecz. Nie udało mi się zabić Kosta. Mimo wszystko teraz nadarzyła się idealna okazja. Wraz z Blukerem i kilkoma innymi osobami waliliśmy go. Trwało to na tyle długo, że byliśmy pewni, że zaraz padnie mu set. Jednak musicie mieć świadomość tego, iż Kostu Gaming to nie jest losowy gracz. To pierwsze, jest on znany z dominacji innych tego typu serwerów. Po drugie, aktualnie jest on rekordzistą Polski w jednym ze speedrunów. Po trzecie, jest on po prostu bardzo dobry w Minecrafta. Dostaje hity. Dostał potężną... Coś kraftuje! Łódkę! Nie mam drewna! Niestety Kostu znów uciekł. Chwilę po tej sytuacji, podczas rozmowy z moim przyjacielem Dranhisem, tepnąłem się do jakiegoś gracza. O kurde, się postarał. O ej! Woda! Zginąłem. Jak to możliwe, że typy zrobiły podwójną pułapkę? Ale w sumie sytuacja nie była jakaś fatalna, ponieważ po raz kolejny mieliśmy pełno zapasów. Tak więc znów dominowaliśmy serwer. Ilość epickich walk, jakie stoczyliśmy, jest naprawdę niezliczona. Jednak jedną z tych walk zapamiętam na długo. Zaczęło się od sporej masówki, w której brało udział jakoś 10 osób, w tym Kostu Gaming. Jednak ten w pewnym momencie odłączył się od swojej grupy, a my wraz z Blukerem go goniliśmy. Doszło do sytuacji, w której mój brat znalazł się z nim w jednej kratce. Koksa zjadł! Ty dałeś tą wodę? Ja dałem, bo koksa zjadł. No to trudno. No bijemy go, niech mu set pada. Bania! Koksa zjadł! Kołebuję go! Było tak blisko. I wiecie, co jest ciekawe? Że od tamtej chwili już nigdy na serwerze nie zobaczyłem Kosta. Ale nieważne, przede mną czekało jeszcze sporo grania, ponieważ chciałem być pierwszy pod względem ilości zabójstw. Dlatego oczywiście zabijałem graczy. Udało mi się pokonać osobę z anarchiczną klatą, dzięki czemu teraz byłem cały nenderytowy. Do kolekcji potężnych itemów brakowało mi jedynie anarchicznego kill-offu o wartości 50 serc. To właśnie z jego pomocą Kostu Gaming nam uciekł. Na Anarchii GG limit serc wynosi 30. Jednak używając komendy, możecie sobie wypłacać serca. Przez kilka poprzednich godzin nazbierałem ich 50, dlatego zakupiłem mój wymarzony kill-off. Zobaczcie, jak on kopie. Mniej więcej w tym samym czasie wbiłem trzecią topkę, jeśli chodzi o ilość killi. Przez następne kilka dni na serwerze grałem trochę mniej i to, co potem zobaczyłem, totalnie mnie zszokowało. Gracz o niku Zielona Żaba 19 zdominował topkę killi i to bardzo mocno. Tak samo jak z Kostem, osoba ta nie była przypadkowa. Żaba to jeden z najlepszych graczy Crystal PvP w Polsce. Również jego wiedza na temat Minecrafta jest ogromna. Podczas live'a Petera byłem w stanie znaleźć jego bazę po tym, jak wygląda Bedrock. Tak, takie coś jest naprawdę możliwe. Do tego Żaba chyba nie ma życia, ponieważ na serwerze spędzał całe dnie. Wiedziałem, iż nie mam szans go dogonić, ale postawiłem sobie inne zadanie. Zabicie go. Prawie mi się to udało w trakcie najbardziej epickiej walki, jakiej kiedykolwiek doświadczyłem w Minecrafcie. Mimo tego, że było naprawdę blisko, to Żaba mi uciekł. Zastanawiałem się, jak mogę go zabić. Wtedy przypomniały mi się moje trudne chwile na serwerze, gdy nie mogłem nikogo pokonać. Gdy przed każdym musiałem uciekać. Ale potem połączyłem siły z Blukerem i z innymi graczami. To oni pomogli mi się stać jednym z najlepszych na serwerze. Doszedłem do wniosku, że nie potrzebuję żadnej genialnej pułapki z milionem mechanizmów, a wystarczy jedynie silna, zgrana drużyna. Dzięki anarchicznemu kill-offowi nakopałem bardzo, bardzo dużo obsydianu. Z niego wykonałem boksa, a następnie wszystkie moje przedmioty oddałem Klinkelnowi. Kim był Klinkeln? To byłem ja, ale na innym koncie. Opowiedziałem mój plan Dranhisowi, Blukerowi i Afikowi. Polegało na tym, że z konta Klinkeln 13 spamie kto soj tp, dopóki nie tepnie się do mnie Żaba. Ponieważ w ten sposób właśnie zdobywał on większość swoich zabójstw. Gdy to się stanie, to po prostu go zabijamy. Długo nie musiałem czekać, ponieważ Żaba się do mnie tepnął. Strzeliłeś w niego! Yeah? Dawać, pijemy! Koksa zjadł, on koksa już zjadł? Nie dajcie mu, chodźcie mu pod celownik, chodźmy pod celownik. Chyba jest schowane. Rozkopane. Tutaj próbuję.
Zabudujcie. Zabudowałem. Let's go. Rozkopał dwa bloki. Zabuduj tam też. Zabudowałem tu i prosto. Dobra. Jest! 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 Let's go!